jesteśmy tym organem założycielskim i prezydencie. Cieszymy się z tego, że władze miasta zauważyły, jak wspaniała młodzież chodzi do tych szkół. Wspominamy tych prekursorów, pomysłodawców tego pomysłu. Sztandar, Bóg, honor ojczyzna. Szanowni Państwo, niektórzy za ten sztandar, za naszą ojczyznę, oddali życie. Dzisiaj sztandar, my chyba wszyscy mamy to w sercach, że to, co Pan Prezydent powiedział, patriotyzm, to w moim odczuciu w ostatnich latach to będzie się wyraża. Musimy wszyscy przyznać, że zostało to rzeczywiście zapomniane. Ale co to jest najważniejsze? Najważniejsze, żeby dla Was była praca. Jak zamknięcie szkołę za zawodową, żebyście mogli mieć porządną pracę, mogli zakładać rodziny i w tym duchu patriotycznym te rodziny wychowywać. Dlatego bardzo się cieszę, Panie Prezydencie, że w poniedziałek zaprosił się na spotkanie dotyczące tej przyszłości, tej pracy. Myślę, że ta strefa ekonomiczna, która powstaje tutaj w Gronie, nie tylko w Gronie, bo w powiecie wielickim, przypomnę, taka strefa jest miejscem, co w tej strefie będzie powstawała w gminie Rosji. To jest ta przyszłość. Myślę, że ci uczniowie w tej strefie znajdą podobną pracę.